Paweł Kowal, jeden z liderów Polska Razem Jarosława Gowina, przyjechał do Grudziądza na spotkanie z sympatykami partii oraz mieszkańcami. Na konferencji prasowej obecny był również Wojciech Mojzesowicz, Iwona Michałek, a także przedstawiciele struktur lokalnych, w tym koordynator z Grudziądza Jacek Nalaskowski, który tworzy struktury nowej partii w regionie powiatu grudziąckiego. Jak mówiła Iwona Michałek, mamy już 9 powiatach koordynatorów w regionie. W partii sytuacja się ma coraz lepiej, zwłaszcza w naszym okręgu wyborczym, czyli toruńsko-włocławskim. Chcę powiedzieć, że mamy już w 9 powiatach koordynatorów powiatowych. Ja jestem koordynatorem okręgowym. Mamy już koła zawiązane właśnie w tych powiatach. Jakie to są powiaty? To są tak. Toruń, powiat toruński, Grudziądz z powiatem grudziąckim, Włocławek, powiat włocławski. Dalej Golubsko-Dobrzyński, powiat, dalej Aleksandrowski, Radziejowski i to chyba wszystko w tej chwili. W trakcie jest organizowania powiat chełmiński, co mnie bardzo cieszy, i powiat brodnicki. A jak tu się ma Grudziądz? W Grudziądzu, na Grudziądz i na powiat grudziącki pełnomocnikiem jest pan Jacek Nalaskowski, który dzisiaj zorganizował to spotkanie z europosłem Kowalem. I chcę powiedzieć, że powolutku, ale buduje struktury. Mamy nadzieję, że do końca miesiąca utworzy koło. Także uważam, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Jak mówił Paweł Kowal, we wszystkich województwach Polska Razem Jarosława Gowina ma wyłonionych pełnomocników. Eurodeputowany wspominał również o Grudziądzu. Większa część Polski już do poziomu powiatu zeszła, jeśli chodzi o organizację partii. Z tego powodu ja nie mam wątpliwości, że Grudziądz i wszystkie miejsca w Polsce, które szukają swojej szansy. Myślę, że jest takich miast, które mają poczucie, że mogłyby więcej ze względu na swoje położenie, ze względu na swoją historię, ze względu na populację, Grudziądz jest dużym miastem. Gdyby uwolnić przedsiębiorczość, gdyby dać jakieś impulsy do działania, szczególnie młodemu pokoleniowi, po pokoleniu, w Grudziądzu jestem problem, że dużo ludzi wyjechało, to miałyby szansę. W trakcie spotkania poruszono aktualne tematy, w tym sytuacji na Ukrainie, a także sprawy krajowe, takie jak edukacja, rolnictwo, kwestie pracownicze. Dużo czasu poświęcono sprawie ukraińskiej i sytuacji w Europie. Zastopowanie użycia siły jest jedyną szansą na utrzymanie dialogu z opozycją, z władzą w dłuższym etapie, a ten dialog jest konieczny do tego, żeby jakoś wspierać reformy na Ukrainie. Więc rolą polskiej dyplomacji jest w tej chwili za wszelką cenę zatrzymać rozwiązanie siłowe, użyć do tego wszystkich naszych sojuszy w Unii Europejskiej. Tego nie robimy wystarczająco aktywnie. Nie wystarczy tu dzisiaj rozmowa z szefami Unii, z Barroso, z Van Rompuyem, dlatego że oni nie mają wystarczającego autorytetu ani pozycji, żeby móc zmienić bieg polityki na Ukrainie. W Grudziądzu struktury dopiero są tworzone. Jednym z działaczy jest Rafał Lisiński. Młoda osoba, politolog, która pełna entuzjazmu mówi, dlaczego przystąpiła do Polski Razem w dniu dzisiejszym. Właśnie dzisiaj na ręce pana Pawła Kowala złożyłem deklarację członkowską do tej partii. Jestem politologiem i bardzo mi się podoba ten program tej partii. Jest to partia, która w swoim programie ma wolność gospodarczą, inicjatywę obywateli. Dlatego wstąpiłem do grona tej partii. Obecnie inicjatywa Jarosława Gowina Polska Razem otrzymuje obecnie kilka procent poparcia. Początkowo było to więcej, jednak prawdziwy sprawdzian już w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego za 5 miesięcy.